Nastąpi ogłoszenie wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem skarżącej oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie w dniu 23 września 2014 roku skargi konstytucyjnej Danuty Karpińskiej o zbadanie zgodności artykułu 136 ust. 3 i artykułu 216 w związku z artykułem 98 i artykułem 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim wykluczają stosowanie przepisów rozdziału 6, działu 3 tej ustawy do nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego na podstawie artykułu 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z artykułem 32 i 64 ust. 2 w związku z artykułem 2, artykułem 21, artykułem 31 ust. 3 i artykułem 64 ust. 1 i 3 Konstytucji orzeka. Artykuł 136 ust. 3 Konstytucji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim nie przewiduje roszczenia poprzedniego właściciela o zwrot nieruchomości nabytej w drodze podziału nieruchomości na jego wniosek przez jednostkę samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość ta stała się zbędna na cel publiczny, nie jest niezgodny z artykułem 21 ust. 2 w związku z artykułem 32 ust. 1 i artykułem 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę zająć miejsca. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca, pan sędzia Andrzej Rzepliński. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Trybunał podzielił stanowisko uczestników postępowania, że przedmiot zaskarżenia w rozpatrywanej sprawie był zbyt szeroki. Artykuł 216 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest przepisem przejściowym, reguluje odpowiednie stosowanie jej przepisów w rozdziale 6 działu 3 co do nieruchomości przejętych lub nabytych na podstawie ustawy poprzedniej. Artykuł 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami reguluje natomiast tryb dokonywania podziału nieruchomości na wniosek właściciela i nie jest przepisem właściwym do umieszczenia w nim normy dopuszczającej roszczenie o zwrot nieruchomości nabytej w drodze podziału przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wybudowania na niej drogi publicznej, jeżeli cel, do realizacji którego nieruchomość ta została nabyta, stał się zbędny. Z kolei artykuł 112 ustawy definiuje wywłaszczenie w rozumieniu ustawy i określa podstawowe zasady postępowania wywłaszczeniowego. Zasady zwrotu nieruchomości wywłaszczonych w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy ustawy wytycza wprost artykuł 136 ust. 3 ustawy, który Trybunał poddał kontroli konstytucyjności. Skarżąca petytum skargi kwestionowała konstytucyjność tego przepisu w zakresie, w jakim nie dopuszcza zwrotu nieruchomości nabytej przez gminę w drodze podziału nieruchomości na wniosek poprzedniego właściciela, jeżeli nieruchomość ta nie została w ustawowym terminie wykorzystana na cel publiczny. W uzasadnieniu skargi skarżąca zawarła dodatkowy element dookreślający zakres zaskarżenia, podnosząc, że gmina nie tylko przez 10 lat nie
zrealizowała celu publicznego, na który został przejęty sporny grunt, ani nawet nie rozpoczęła budowy drogi, a co więcej, obecnie stał się zbędny dla tego celu. Stąd też, biorąc pod uwagę specyficzny, incydentalny charakter kontroli konstytucyjności zainicjowanej w trybie skargi konstytucyjnej, Trybunał uznał, że przedmiotem zaskarżenia był właśnie ten przepis, artykuł 136 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości roszczenia o zwrot nieruchomości nabytej w drodze podziału tej nieruchomości na wniosek przez dotychczasowego właściciela, przez jednostkę samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość ta nie została w tym ustawowym terminie wykorzystana na wskazany cel publiczny, jednocześnie stała się zbędna do osiągnięcia tego celu. Skarżąca oparła swoje zarzuty na argumencie pominięcia ustawodawczego. Pominięcie ustawodawcze rozumiane jest jako wprowadzenie regulacji niepełnej. Trybunał, dopuszczając możliwość oceny konstytucyjności pominięć prawodawczych, wskazuje, że w ramach kontroli konstytucyjności oceniana jest zawsze pełna treść normatywna kwestionowanego przepisu. Dopuszczalne jest zatem badanie również braków pewnych elementów normatywnych, które są konieczne z punktu widzenia poprawności konstytucyjnej regulacji. Rozstrzygnięcie ustawodawcy może być uznane za niepełne, jeżeli z punktu widzenia zasad konstytucyjnych ma ono zbyt wąski zakres zastosowania oraz pomija treści istotne z punktu widzenia przedmiotu i jej celu. W rozpatrywanej sprawie zarzut skarżącej tyczył braku uwzględnienia w artykule 136 ust. 3 ustawy sytuacji normowanych przez artykuł 98 ustawy, to jest podziału gruntu na wniosek właściciela. Zdaniem skarżącej powinna ona mieć prawo do zwrotu nieruchomości nabytej czy przejętej przez jednostkę samorządu terytorialnego, jeżeli spełnione są ogólne przesłanki dotyczące zwrotu nieruchomości, brak realizacji celu publicznego, a grunt przejęty czy też nabyty przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym przypadku gminę, stał się zbędny do osiągnięcia celu publicznego. Rozstrzygany w tej sprawie problem konstytucyjny to jest kwestia zgodności artykułu 136 ust. 3 ustawy we wskazanym przez skarżącą zakresie z przedstawionymi wzorcami konstytucyjnymi. Musi poprzedzić ustalenie, że artykuł 98 ust. 1 ustawy powoduje skutki tożsame z konstytucyjnym pojęciem wywłaszczenia. Tylko wówczas zasadne byłoby rozważanie zgodności tego przepisu z artykułem 21, artykułem 61 ust. 1 w związku z artykułem 32 i artykułem 64 ust. 2 Konstytucji. Jeżeli artykuł 98 ust. 1 ustawy nie wywołuje tych skutków, konsekwencje jego stosowania nie mogą być porównywane z sytuacjami ustawowo zdefiniowanego wywłaszczenia oraz sytuacjami objętymi unormowaniem przepisów ustaw, o których mowa jest w artykule 216 ustawy. W takim wypadku wskazany powyżej wzorzec konstytucyjny rekonstruowany z kilku powiązanych z sobą przepisów ustawy zasadniczej okazał się w tej sprawie nieadekwatny. Trybunał wskazał, że już prima facie skutek z zastosowania artykułu 98 ust. 1 ustawy istotnie odbiega od konstytucyjnej definicji wywłaszczenia. Przede wszystkim brak jest w konstrukcji tego przepisu pierwotnej władczej woli publiczno-prawnego podmiotu
do przejęcia nieruchomości prywatnej. Przeciwnie, to z inicjatywy podmiotu prywatnego następuje podział, w wyniku którego może dojść do przejęcia własności jednej z nowych działek przez podmiot publiczny. Podmiot ten jest jednak niejako najpierw zmuszony przepisami ustawy do nabycia tej działki, wypłacenia odszkodowania, a następnie z własnych środków wybudowania na tej działce drogi publicznej. Cel publiczny, na realizację którego nastąpiło przejęcie czy nabycie nieruchomości przez gminę, prowadzi do wniosku, że w przypadku działki pani skarżącej cel ten został osiągnięty z chwilą podjęcia odpowiedniej uchwały przez gminę i wypłacenia należnego odszkodowania, pomimo braku wybudowania potem w tym terminie drogi publicznej. Dokonana przez Trybunał analiza treści artykułu 216 ustawy oraz przepisów ustaw, do których się on odwołuje, mających, jak dzisiaj to zostało wyraźnie też tutaj powiedziane w czasie rozprawy, odwołuje się do ustaw historycznych z poprzedniego ustroju, prowadzi do wniosku, że nabycie przez podmiot publiczno-prawny z mocy prawa i za odszkodowaniem nieruchomości wydzielonej w drodze podziału na wniosek właściciela pod budowę drogi publicznej nie wywiera skutków konstytucyjnie podobnych do którejkolwiek z regulacji objętych zakresem zastosowania tego przepisu. Oznacza to, że kontrolowany przepis artykułu 136 ustęp 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim ustawodawca nie dopuszcza tego roszczenia poprzedniego właściciela o zwrot nieruchomości nabytej w drodze podziału nieruchomości na wniosek tego poprzedniego właściciela nieruchomości nabytej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jeżeli nieruchomość ta nie została w ustawowym terminie wykorzystana na cel publiczny oraz stała się zbędna dla realizacji tego celu, nie jest niezgodny z artykułem 21 ustęp 2 w związku z artykułem 32 ustęp 1 i artykułem 64 ustęp 2 Konstytucji. To są główne motywy rozstrzygnięcia Trybunału. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie sędzio. Wyrok jest ostateczny. Wyrok ten wraz z jego pisemnym uzasadnieniem zostanie dostarczony uczestnikom postępowania w terminie przewidzianym przez przepisy prawa. Na tym zamykam posiedzenie. Dziękuję państwu.